Cześć kochani, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że nie jest za jasno. Wiecie, w każdym pomieszczeniu jest... inaczej, kurczę, te ustawienia muszą być ustawione. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj chciałam Was zaprosić na filmik, w którym pokażę Wam rzeczy, które mam ze strony Sheinside. Oczywiście jest to strona chińska, sklep chiński, więc od razu ostrzegam, że no nie jest to film dla osób, które są na niej, jeśli chodzi o takie sklepy, są na niej, jeśli chodzi o chińszczyznę. Ja nie chciałabym później z Wami, wiecie, w komentarzach się kłócić, że ktoś mi będzie pisał, że znowu chińszczyzna, po co znowu to pokazujesz. Ostrzegam Was na samym początku, że będzie to filmik tylko i wyłącznie o takich chińskich rzeczach, chińskich sklepach, więc jeśli się denerwujecie, nie lubicie tej tematyki, to proszę nie oglądajcie. Po prostu znajdźcie sobie jakiś inny filmik na moim kanale, który Wam się spodoba, który będzie trafiał lepiej po prostu w Wasz gust. Także zapraszam wszystkich innych, którzy mimo wszystko lubią oglądać takie filmiki, mimo wszystko chętnie obejrzą, także zapraszam. Moi drodzy, wybrałam 3 rzeczy tym razem i są to 2 kurtki, jedna taka bluzko-tunika i w tym filmiku troszeczkę inną formę przybrałam, jak widzicie stoję. Skąd możecie wiedzieć, no ale może zauważyłyście, że stoję. Podobnie jak Karolina z stylizacji, właśnie pokażę Wam na sobie te ciuchy i będę o nich rozmawiała. Zawsze było tak, że pokazywałam Wam je najpierw, wiecie, w ręce, tak opisywałam mniej więcej co jak z materiałem, później na końcu robiłam takie przyspieszenie, pokazywałam te wszystkie ciuchy na mnie. Także troszeczkę inna forma i no można powiedzieć odgapiłam od Karolinie, to też sobie wytłumaczmy tą, od razu tą kwestię, żeby nie było później w komentarzach. I dobra, moi drodzy, zaczniemy może od... skóry, którą sobie wybrałam. Skóra, która pojawiała się już u innych dziewczyn, taka czarna, tutaj ze stójką. Zaraz Wam zresztą przymierzę. Ja wybrałam w rozmiarze S bodajże, S to tak, na pewno nie większa i powiem Wam szczerze, że rozmiar jest dla mnie idealnie dopasowany. Jest bardzo fajna, bardzo ładna, bardzo taka myślę, że stylowa, fajnie się prezentuje i tutaj wiecie, ona jest troszeczkę inaczej, bo ja już mam jedną tą z Choice, tamta jest z takimi klamrami, ta jest bardziej tutaj na stójkę, oczywiście zapinana, hałasuje, bo ma klamry z boku, ale myślę, że to nie jest jakiś wielki problem, tak, ona... wygląda zapięta, pokażę Wam rozmiarowo. Duży plus za to, że rękawy są długie. Zobaczcie, rękawy są naprawdę, chciałbym tu zwisać, o, klamra się odcięła, widzicie? Także duży plus za te rękawy, bo w tej, którą mam z Choice, rękawy niestety są na mnie troszkę za krótkie. Nie jest to złe, bo ja sobie je po prostu podwijam troszkę, a widzicie, teraz na złość nie będą miała zapiąć. Także ja sobie je podwijam i jakoś to nie wygląda tragicznie, po prostu ona troszeczkę ją traktuje jako taką jakby marynarkę. Dlatego, o właśnie, duży plus tutaj za to, że rękawy są długie. Ja mam bardzo długie ręce w porównaniu do tułowia, ogólnie do proporcji mam bardzo długie ręce. Tak, ale widzicie, że rękawy są naprawdę super i wydaje mi się, że kurtka jest wręcz na mnie dopasowana. Także jakbym miała większy biust, także o właśnie, jeśli macie większy biust ode mnie, mam małe piersi, myślę, że kurtka może być już za ciasna, bo zobaczcie, ona wygląda na mnie, myślę, że jest po prostu jakby na mnie szyta, jest idealna. Także to jest rozmiar S. Jest ona mniejsza niż tą, którą mam właśnie z Choice, bo tamta jest taka luźniejsza. Ta jest taka bardziej dopasowana. Powiem Wam szczerze, jest bardzo ładna, skóra jest mięciutka, absolutnie nie śmierdziała i myślę, że jest bardzo ładnie wykończona. Zamki są takie ciemne, ciemno-szare. Tutaj zameczki są takie długie. Oczywiście one są odpinane, tylko że nie ma materiału, więc myślę, że bez sensu odpinać. No i tutaj ma klamry, tutaj też są zameczki. Jest ładnie wykończona, nie mogę się czepiać, to jakaś nitka wisi, ale tylko sama nitka muszę obciąć. Jest ok, wykończona, skóra jest bardzo miękka, porównywalna jakościowo do tej właśnie z Choice. Ta jest chyba, wydaje mi się, troszeczkę grubsza. Także taka różnica, ale myślę, że jest fajna. Ja ogólnie jestem zdania, że właśnie taką ramoneskę na taką kurtkę, skórzaną ramoneskę powinna mieć każda z nas, bo to może traktować właśnie jako żakiet i do stylizacji jakichś bardziej takich sportowych i wiecie, do Adidasów nawet, czy nawet do litów, albo też do szpilek, wiecie, taki bardziej rockowo drapieżny styl. Bardzo mi się podoba i powiem Wam szczerze, że polecam. Ona kosztowała chyba około $50 z tego co pamiętam, ale ja Wam oczywiście tutaj podlinkuję każdą z tych rzeczy. Druga rzecz też już widziana przeze mnie, nie wiem czy widziałyście u innych dziewczyn na kanale czy na blogach. Taka kurtka, ona była już w jednym rozmiarze, ale dostępna była chyba w kilku kolorach. Na pewno była w zielonym, który ja mam, oraz w czerwonym chyba. Nie wiem, czy czasem jeszcze nie była w żółtym albo w czarnym, no w każdym razie zobaczycie sobie. To jest taka mini parka, ja to tak nazywam. Ona jest, widzicie, krótka. Mama mówiła jak kusa taka, ale to jest właśnie cały jej urok. Jest zapinana tutaj do samej góry. Widzicie, ma ogromny kaptur z ogromnym misiem. Tak wygląda. Jeden rozmiar. Troszkę jest tutaj, widzicie, jest troszeczkę jeszcze miejsca, także myślę, że S-ki, M-ki wejdą śmiało, nawet myślę, że L-eczka, ale taka mniejsza L-ka. Te rękawy też są długie, wykończone, jak widzicie, takim barankiem w środku, tutaj też jest wykończona, rękawy już nie są z baranka, takie są bardziej cienkie. Misiu jest tutaj naprawdę ładny, powiem Wam szczerze, że kurtka prezentuje się ogólnie ślicznie, jest ładnie wykończona, w ogóle ten misiu jest śliczny, nie jest jakiś wyleniały, jakiś taki, wiecie, śmieszny, że gdzieś tam są prześwity w nim. Naprawdę jest ładny. Tutaj w środku też ma baranka i ogromny kaptur. Zobaczcie. Z jednej strony jest to plus, bo jest duży i wiecie, tutaj macie całą głowę schowaną, nic Wam nie wystaje. Dodatkowo jak gdzieś tam wieje, to możecie go nawet tak naciągnąć i zobaczcie. Tutaj jak to podniesiecie, to w ogóle prawie nie widać człowieka. Mam nadzieję, że mnie było słychać. Także jest to duży plus, ale z drugiej strony jest tak wielki, że jak nie macie czapki w środku, to i tak wiatr Wam tutaj, przepraszam, że ja patrzę w podgląd, ale mam nadzieję, że mnie nie zamazuje i tak zerkam cały czas. Po prostu Wam tutaj wiatr będzie wiał i mimo wszystko będzie zimno, także i plus i minus, ale wiecie, jest taka oryginalna moim zdaniem, nie widziałam nikogo z takim wielkim kapturem tutaj u mnie w pobliżu, podoba mi się bardzo, ładny kolor, bardzo ładny taki na żywo, nie jest jakiś taki, wiecie, wypłowiały, prosta, tutaj ma, widzicie, kieszonki, tutaj jest jeszcze związywana, ewentualnie jak ktoś właśnie jest taki szczuplejszy i tak to wygląda jeszcze z tyłu. Właśnie coś takiego, bardzo fajna. Teraz akurat ona szybko do mnie przyszła, więc jeszcze w niej pochodzę przez ten okres zimny, bo jest bardzo zimno ostatnio. No i moi drodzy, ostatnia rzecz. Taka bluzko, tuniko, sukienka, taka najmniej może fajna z tych rzeczy, które wybrałam. Już ubiorę tylko szybciutko sobie i będziemy rozmawiać. Dobra, mam już ją na sobie. Powiem Wam szczerze, że tak, najmniej fajna, dlatego że żałuję troszkę, że nie wzięłam w jasnym kolorze, bo ona była właśnie w takim ciemnym, który akurat mam, to jest taki szary kolor, mogłabym, ale delikatnie coś mi tutaj zalatuje brązem. No, zamazał mnie. Także ona była dostępna w tym kolorze oraz takim kolorku bardzo, bardzo jasnego, jasny siwy, taki szarawo-srebrnawy, przepiękny kolor i miałam wziąć tamtą, ale jakoś, no kurczę, nie wiem dlaczego skusiłam się na to. Coś mnie po prostu podkusiło. W każdym razie ona jest, wygląda tak, czyli jak widzicie, jest tutaj taka, no z jednej strony dłuższa, z drugiej strony krótsza. Myślę, że na sukienkę to ona, ja mam 1,66 m, jeśli chodzi o wzrost, to ona troszeczkę tutaj, no może do takich bardzo, ale bardzo kryjących rajstop, bez szwów też, tak, żeby nie było, że gdzieś tam się nachyliłabym i było widać, wiecie, z tyłu dwa paski. To może by była, czy też do czarnych leginsów, tak jak w tej chwili, albo do ciemnych jeansów, byłaby ok, ale jako sama sukienka, gdzieś tam wiosną na przykład wyjść w rajstopach, to myślę, że za krótka jest zdecydowanie. Chociaż dajcie mi znać, co wy myślicie, tak, ona mniej więcej wygląda. Może nie ją naciągnęła jeszcze, to zyskałabym troszeczkę na długości. Ma dekolt, jak widzicie, taki fajny, taki akurat dla mnie dobry. Rękawki, takie można powiedzieć dłuższy, krótki rękaw, tak wygląda i tak jak Wam mówię, żałuję, że nie wzięłam w tamtym kolorze, bo myślę, że ten kolor niezbyt korzystnie wygląda. Troszeczkę wyglądam, myślę, że tak zbyt szarowo i taka jestem nijaka, no ale ja nie mam żadnej takiej zwykłej rzeczy, nawet po domu chodzić. Mam wszystko albo bardzo krótki rękaw, albo po prostu na ramionczkach, jest mi zawsze zimno, a myślę, że takie coś, do tego jakieś właśnie czarne leginsy, czy też jakieś czarne dżinsy, bądź też inne jakieś ciemne spodnie, na to ramoneska, czy też właśnie kurtka taka skórzana i wszystko fajnie będzie wyglądało. Także na pewno będę ją używała, ale jakbym drugi raz zamówiłabym zdecydowanie tamten kolor jaśniejszy, bo ta troszeczkę tak, no jednak wydaje mi się, że niezbyt dobrze do mnie kolor dopasowany. Może jak będę miała inną fryzurę, jakiś łańcuszek, tutaj może będzie to fajnie wyglądało, ale no nie jestem zadowolona z koloru. Jeśli chodzi o król, jeśli chodzi o materiał, jest niesamowicie miękki, cienki oczywiście, to nie jest gruba rzecz, ale bardzo fajna, taka naprawdę mięciutka, bardzo ładnie wykonana, naprawdę prezentuje się ok, ale kolor jest zdecydowanie na nie, jeśli chodzi o mnie. No i dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Wszystkie rzeczy, które chciałam Wam pokazać. Oczywiście linki będziecie mieć tutaj na dole. I słuchajcie, moi drodzy, ta paczka do mnie przyszła tym razem kurierem. Ja w ogóle byłam w szoku. Jak zobaczyłam kuriera niosącego taką paczkę i od razu tak się pomyślałam sobie, kurczę, to jest chyba Sheinside. Jezu, ja myślę sobie, masakra, będę musiała zapłacić na pewno cło. Ja kiedyś trafiłam na forum takie, gdzie właśnie dziewczyny dyskutowały o Choice, o Sheinside, o Dressling i tak dalej, o wszystkich tych sklepach chińskich i właśnie mówiły, że największe prawdopodobieństwo, że złapie cło, paczkę przejmie, urząd celny i będziemy musiały zapłacić cło, jest w przypadku, kiedy wybieramy właśnie dostawę kurierem. Dlatego też ja zawsze, jeśli chodzi o Choice, bo na Choice sama wybieram sobie metodę właśnie dostarczania, wybieram zawsze pocztę. Tutaj pani, która się ze mną kontaktowała, ona robiła za mnie zamówienie, ja tylko dałam linki, do rzeczy, które mi się po prostu podobają. No i ona wysłała mi to kurierem. Ja byłam po prostu w szoku. Byłam przekonana, że na 100% zapłacę cło, ale jakoś się udało. Ostatnio oglądałam filmik Karoliny z... nie wiem, z jakiej ona strony zamawiała i ona zapłaciła cło, zamawiała jakieś tam, to był baby haul i zapłaciła właśnie cło, ale nie mówiła, jaką wybrała formę. Także jeśli zamawiacie z tych stron, to zamawiajcie przez pocztę. To jest takie, myślę, że no akurat w tym przypadku, no może złapać, ja Wam nie mówię, że Was nie złapie, ale najmniejsze prawdopodobieństwo, że jednak tą paczkę przejmie urząd celny. Także taka moja mała podpowiedź, ja zawsze właśnie wybieram pocztę, tym razem jak przyszedł kurier, to uwierzcie mi, jak ja byłam po prostu posrana, no ale udało się, także to, moi drodzy, tyle. Piszcie mi, jak rzeczy Wam się podobają, może macie już coś z tych rzeczy, także piszcie, jak u Was się spisuje. Ja się z Wami już żegnam, dziękuję Wam serdecznie za uwagę i trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, do usłyszenia, mam nadzieję, że będziecie ze mną w kolejnym filmie, buziaki.